Dorota Łusiewicz, witam Państwa ponownie w studiu w Polsce.pl. Przypominam, że możecie nas Państwo oglądać na cyfrowym Polsacie, na kanale 196. A teraz przyszedł moment na to, żeby zajrzeć na portal w polityce.pl, dlatego ze mną Marcin Fiołek, wydawca. Dzień dobry. Dzisiejszy dzień dobry. Czyli nie o 11, jak myśleliśmy, tylko o 12 pan premier przedstawi swój nowy rząd i zdaje się, wydarzy się to już w kancelarii prezydenta, gdzie ma dojść do zaprzysiężenia. A tak? Nawet w Pałacu Prezydenckim, tak. W Pałacu Prezydenckim, tak. Zdecydowanie tak. Tam będą takie ciekawe historie, ciekawe z perspektywy może takiej trochę pudelkowej, trochę bardziej takiej przyziemnej, bo ministrowie przyjadą tam specjalnym autokarem, który został podstawiony zaraz po... Ale byli czy nowi? Czy będzie jeden autokar starych ministrów i jeden dla nowych? Będzie jeden autokar. To zresztą jest bardzo ciekawy autokar. To jedyny taki autokar, którym dysponuje BOR. Tam jest takie specjalne miejsce dla premiera, opancerzone wręcz, bo wiemy, jak z kierowcami ostatnio BOR bywało w ostatnich miesiącach. No ale zostawmy złośliwości. Oni tuż po zaprzysiężeniu pojadą do kancelarii premiera na posiedzenie rządu, żeby wysłać sygnał, rząd bierze się do pracy. Od razu po zaprzysiężeniu idziemy do pracy, a zaraz po zaprzysiężeniu, zaraz po tym, jak się wezmą do pracy, pan premier Morawiecki pojedzie na lotnisko do Brukseli. No rzeczywiście, kilka najbliższych godzin pan premier Morawiecki będzie na takim podwyższonym tętnie, chociaż tak naprawdę... porzuci swoich ministrów na początku, bo jedzie przekonywać Komisję Europejską, że w Polsce wszystko jest w porządku. I na pewno do tematu będziemy wracać, ale to wieczorem. Do wieczora jeszcze naprawdę dużo się wydarzy. Czekaj, ale ten autokar jest pasjonujący. Jaka będzie kolejność wysiadania z tego autokaru? Najpierw wysiądą starzy ministrowie, a za nimi nowi, czy na odwrót? To dobre pytanie. Będziemy się temu przyglądać. Będziemy się temu przyglądać na pewno na naszym portalu. Tak jak będziemy krok po kroku analizować to, co się będzie działo dzisiaj na scenie politycznej. A działo się będzie bardzo dużo. Wiemy na pewno, że pan profesor Jacek Czaputowicz będzie ministrem spraw zagranicznych. To dotychczasowy wiceminister spraw zagranicznych. Czyli właśnie. Żegnamy ministra Waszczykowskiego. Żegnamy pana ministra Waszczykowskiego. Żegnamy pana ministra Radziwiłła. Następcą jego będzie Łukasz Szumowski. W piątek gościłem go tutaj w studiu w Polsce.pl. Wykreowaliśmy ministra, można powiedzieć. Będzie ministrem zdrowia. On dotychczas był wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, ale zajmował się też właśnie dziedziną lekarską. On opowiadał mi w piątek o takim ciekawym projekcie Ministerstwa Nauki dotyczących produkcji leków w Polsce. Mówił to z taką pasją, więc jak ja mu powiedział, no dobrze, panie ministrze, ale pan jest jednak od nauki, a nie od zdrowia i leków. No to tak się za chwilę zatrzymał. Jak się okazuje, będzie teraz od zdrowia na dzień dobry duży proces rezydentów, duże problemy w służbie zdrowia. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi nowy już minister Szumowski właśnie. Minister Streżyńska, to już wiemy, że się żegna. Minister Streżyńska żegna się ze swoim stanowiskiem. No będzie też podział jakby Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Tam minister Emilewicz będzie najprawdopodobniej w gospodarce, w wspomnianej przez ciebie cyfryzacji pan minister Wilk, tak dobrze kojarzę? Nowak. No i to tyle, pan minister Kwieciński, no i w środowisku rozwój i pan minister Kowalczyk za pana ministra Szyszkę. Trochę tych zmian się szykuje. No i jeszcze jedna bardzo ważna zmiana, tak, o której nie powiedzieliśmy. Nie powiedzieliśmy, bo zostawiliśmy sobie na koniec, bo to jest jednak najbardziej poważna zmiana. Znaczy, mam wrażenie, że ta rekonstrukcja będzie oceniana przez pryzmat gigantycznej zmiany w Ministerstwie Obrony Narodowej, bo z tego, co wiemy, pan minister Antoni Macierewicz ma utracić dzisiaj stanowisko. Zobaczymy, czy tak będzie. Na pewno... To są na razie przecieki... Przecieki, nieoficjalne informacje. Może powiem tak. We wnioskach wysłanych rano z kancelarii premiera do Pałacu Prezydenckiego, podpisanych przez pana premiera Morawieckiego, było nazwisko pana ministra Macierewicza jako tego, który... Wniosek o dymisję. Jego następcą miałby być pan minister Błaszczak z MSWiA. A kto miałby być Błaszczakiem, ministrem? No na przykład Joachim Brudziński, mówi się o tym, tak? Natomiast z takimi wnioskami jest tak, że on dotarł do pałacu, ale do 12 mamy jeszcze, czekam na zegarek, godzinę z małym hakiem, więc teoretycznie i technicznie jest możliwe, że ten wniosek zniknie, zostanie przetargany albo zostanie jeszcze jakoś tam... Dobrze, ale wiemy, że wniosek o dymisję ministra Macierewicza trafił do Pałacu Prezydenckiego i to jest bardzo ważna informacja. Tak to wygląda. O 12 ostateczne rozwianie wątpliwości, o 13.30 posiedzenie Sejmu. Proszę być z nami na portalu minuta po minucie, sekunda po sekundzie w zasadzie będziemy to analizować, będziemy to relacjonować, bo dużo się będzie dzisiaj działo. Są takie dni, kiedy dominuje jeden temat, no i trudno, żeby dzisiaj było inaczej, chociaż tak jak mówiliśmy, wieczorem już będzie kolacja Juncker-Morawiecki. Nawiasem mówiąc, jak tak zerkałem na
reakcję pana przewodniczącego Junckera w Brukseli, jak tam lubił się po policzku poklepać, drugiego tam pocałować w czoło, no to zastanawiam się, jak przywita pana premiera Morawieckiego i jak go pożegna po takiej kolacji pełnej pewnie dobrego wina. No zobaczymy. Zobaczymy, czy pan premier Morawiecki da się poklepać, bo ostatnio stawił opór i nie zechciał się tak wylewnie. Tak, był to sztywny uścisk dłoni dwóch mężczyzn. Zobaczymy, jak to będzie dziś. Zobaczymy, jak się rozwinie też ich wzajemna relacja, bo to będzie też, no, nie ma co kryć, rzutowało na tę nieszczęsną procedurę rozpoczętą wobec Polski. No właśnie, czy jest nadzieja, że premier Morawiecki zyska na czasie, bo właściwie chyba na razie o to chodzi. No chodzi też o to oczywiście, żeby przekonać przewodniczącego Komisji Europejskiej, że w Polsce wszystko jest w porządku. Z tym, że on chyba jest już przekonany do swojej wersji zdarzeń. Pytanie, czy premier Morawiecki zyska na czasie, może ugra coś innego. Nie, jest takie wyobrażenie, czy przekonanie części komentatorów, części wyborców, że pan premier Morawiecki z racji tego, że dobrze zna język, że dobrze zna unijne elity i dobrze porusza się wśród polityków w Brukseli, na pstryknięcie palcami spowoduje, że Jean-Claude Juncker, rozradowany, zachwycony taką fizjonomią, charyzmą pana premiera Morawieckiego, odpuści Polsce i wszystko nie w porządku. No, tak się nie wydarzy, nie po jednym wieczorze, nie po jednej kolacji, ale może to być dobry wstęp do takiej odbudowy relacji między Warszawą i Brukselą. Chyba, że będzie wieczór udany bardzo. No chyba, że wieczór będzie udany bardzo i wtedy to przeszłoby do annałów polskiej polityki, polskiej dyplomacji, że pan premier Morawiecki załatwił coś przy dobrym winie z panem przewodniczącym Junckerem. Oby tak się stało, natomiast dla polskiej dyplomacji zadanie na dziś jest inne. Zadanie na dziś jest takie, żeby przekonać stolice poszczególne Unii Europejskiej, nie wiem, Rygę, Wilno, Pragę, Bratysławę, do tego, żeby na głosowaniu, na forum Rady Unii Europejskiej, gdzie głosują ministrowie do spraw unijnych, znaleźć tę koalicję sześciu państw, minimum tak, sześciu państw. Tak, żeby nie doszło do tego głosowania w Radzie Europejskiej, gdzie potrzebne jest, znaczy, gdzie wystarczy jedno weto, ale pytanie, czy to weto udało się uzyskać. No właśnie, lepiej nie zależeć od jednego czy dwóch głosów, lepiej zbudować tę koalicję, pokazać Komisji Europejskiej, że takie zakusy nie mają miejsca. No, wczoraj przedrukowywaliśmy fragmenty dużej analizy Sławomira Dębskiego, dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. On przekonuje tam, że polska dyplomacja, duże państwo, 40-milionowy kraj, no, nie powinien mieć większych problemów z skleceniem tej koalicji sześciu państw i to rzeczywiście byłoby dobrze, bo to oni nie muszą zagłosować za Polską, wystarczy, że się wstrzymają od głosu. No to minimum, wydaje mi się, powinno być spełnione i nowy szef dyplomacji, pan profesor Jacek Czaputowicz, znany też teoretyk, jeśli chodzi o prawa europejskie, o relacje międzynarodowe, także z Brukselą, były szef Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, dobrze o tym wie. To jest taka ciekawostka na koniec. Potencjalny nowy minister. No tak, potencjalnie. Tutaj już możemy powiedzieć prawie na pewno. Powiem o ciekawostce. Jacek Czaputowicz razem z Mateuszem Morawieckim 20 lat temu, to był rok 97-98, siedzieli w jednym pokoju w biurku w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Pracowali biurko w biurko. Tak, dawne UKI siedzieli biurko w biurko. Dzisiaj okazuje się, że będą siedzieć biurko w biurko, ale już w kancelarii premiera. No jak to się dziwnie składa. A propos tego ministra Macierewicza, o którym rozmawialiśmy, chciałabym jeszcze do tego wrócić. Mój gość z poranka, Adam Hoffman, powiedział, że minister Macierewicz w rządzie to minister zajęty, a minister Macierewicz poza rządem, Antoni Macierewicz poza rządem, to Antoni Macierewicz niezajęty, co stwarza takie potencjalne ryzyko, że być może będzie próbował tworzyć jakąś własną inicjatywę, partię. Przypominał Adam Hoffman konflikt z Markiem Jurkiem, który skończył się bardzo poważnie. Pytanie, no właśnie, czy Antoni Macierewicz poza rządem może być groźny dla Prawa i Sprawiedliwości w jakiś sposób? Na pewno Antoni Macierewicz jest politykiem wybitnym. Nie ma drugiego takiego polityka w Polsce, który miałby tak dużą charyzmę, tak dużą siłę woli politycznej w polskiej polityce. I to trzeba mu oddać, to jest wielki szacunek dla pana ministra. Rzeczywiście to jest coś niespotykanego. I na podstawie tego, tych cech charakteru, tych cech osobowości także, a także dużego poparcia, jakie pan minister Macierewicz ma w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, na pewno można postawić taki znak zapytania co do przyszłości pana ministra. Bo jeśli ambicje wezmą górę, no to wyobrażam sobie sytuację, w której, no, pan minister Macierewicz będzie takim, no, trzecim koalicjantem, trochę jak pan minister Ziobro, jak pan minister Gowin. Wyobrażam sobie taką sytuację, że pan minister Macierewicz, no, oddaliłby się od Prawa i Sprawiedliwości na tyle daleko, że stworzyłby taką nieformalną swoją frakcję. Czy to jest realne, czy to jest scenariusz możliwy do zrealizowania, no to trudno na razie spekulować. Na pewno pan minister Macierewicz ma taki kapitał polityczny, że gdyby zechciał, gdyby, powiedzmy, poszedł na swoje, mówiąc kolokwialnie, no to miałby na czym budować.
To jest postać ważna dla obozu Prawa i Sprawiedliwości, dla wyborców PiS, bardzo, bardzo istotna. Trudno się dziwić, bo to człowiek z wielkim życiorysem, z doskonałą kartą historii. Mówi się o tym, że pan minister Macierewicz miałby po rekonstrukcji rządu trafić na funkcję marszałka Sejmu. To byłoby, myślę, godne dla niego stanowisko, jeśli chodzi o zaszczyty, jeśli chodzi o wpływ na rzeczywistość, no ale to zobaczymy. Druga osoba w państwie. Druga osoba w państwie, no. To jest tuż po prezydencie Dudzie. To też byłby, byłby ciekawy. Ciekawy byłyby byłby pewnie... za prezydentem Dudą. Nie wiem, czy ciekawe, to do zaakceptowania. Żarty, sugestie, co by było gdyby. No zobaczymy. Zobaczymy. To jest, mam wrażenie, i tak byłoby mniejsze pole do współpracy między marszałkiem Sejmu a prezydentem, niż między szefem MON a prezydentem. No tak, tak. Więc tutaj mam wrażenie, że pan prezydent nie miałby większych wątpliwości. Wróćmy jeszcze do początku twojej wypowiedzi, bo zacząłeś mówić o pudelkowych aspektach tej rekonstrukcji. Powiedziałeś o autobusie i mam wrażenie, że coś tam jeszcze chciałeś powiedzieć, ale ci przerwałam. Czy to tylko autobus, czy coś? Był autobus, było o tym, że 20 lat temu siedzieli panowie Czaputowicz i Morawiecki w jednym pomieszczeniu. Pudelkowe aspekty. Tak, czy coś jeszcze takie... na portalu dzisiaj, poza Brukselą, poza rekonstrukcją rządu? Oczywiście, czego jeszcze rykoszetem wracamy do wczorajszej konferencji Ryszarda Petru, który ogłosił inicjatywę polityczną Plan Petru. Ja byłem na tej konferencji w hotelu 4,5 gwiazdkowym w Warszawie na Nowym Świecie. We foyer tego hotelu pan Ryszard wyszedł i przekonywał dziennikarzy, że ma plan. Że ma plan Petru. Tak. I co ciekawe, tam było mnóstwo dziennikarzy na tego typu wydarzeniach. Od lewa do prawa, od TVN Gazety Wyborczej po naszą stację w Polsce.pl. I każdy z tych dziennikarzy nie traktował tego poważnie. Każdy sobie robił żarty. Oczywiście na ofie gdzieś tam w kuluarach nikt nie traktował pana Petru poważnie. I to w sumie jest takie smutne, że tak kończy człowiek, który miał być liderem polskiej opozycji. Dziękuję serdecznie. Marcin Fiołek, wydawca portalu w polityce.pl. Portal będzie śledzić wszystkie wydarzenia związane z rekonstrukcją, tak wizytą jest. Pana premiera w Brukseli. Także zapraszamy państwa na portal w polityce.pl, także na cyfrowy Polsat, na kanał 196. A ja już teraz zapraszam państwa na przegląd wydarzeń, który poprowadzi Magdalena Krzemińska. A jeszcze się z państwem spotkam. Do zobaczenia.